Lato, wakacje, chciałoby się gdzieś wyjechać, ale czy to konieczne, skoro w mieście mamy tyle pięknej natury? A propos, zaraz pokażę Wam, jak namalować piękny pejzaż z zachodzącym słońcem. Zaczynamy! Cześć, witajcie w drugim odcinku rysowania na iPadzie z Mru. W tych cudownych okolicznościach przyrody nauczę Was, jak w 5 minut zrobić prosty, ale efektowny pejzaż na iPadzie. Potrzebny nam będzie program Procreate. Wchodzimy w niego. Nowy plik. Zaczniemy od zaznaczenia koła. OK. I w tej przestrzeni wybiorę najpierw dość ciemny pędzel, czerwień. Później przejdziemy w pomarańcz, trochę jaśniejszy. A na końcu żółty. Zblendujemy to teraz, używając opcji Gaussian Blur. Opa. OK, i dodamy może troszeczkę tekstury. Na przykład pędzlem Stucco. Jak wy widzicie, wybieram trochę ciemniejszą barwę. O! Tak troszeczkę, żeby zarysować teksturę. OK. Teraz wybierzmy jakiś pędzel, który będzie nam imitował prawdziwy pastel lub ołówek. Może taki ołówek. Biorę czarny i rysuję sobie taką górkę, jak widzicie. O, może trochę jakimś większym pędzlem. Jak widać, jest ich niemało. Można przebierać. Rysuję taki nieregularny kształt, jak widzicie. To będzie taki nasz pagórek. I teraz, moi drodzy, bardzo prosty trik. W internecie wystarczy wpisać, oczywiście po angielsku, darmowe pędzle, drzewa, Procreate. I wtedy bez problemu ściągniecie na legalu wszystko pędzle, które, jak zaraz zobaczycie, udają drzewa. To takie przyjemne chodzenie na skróty. Ja tu zaraz zrobię lasek na tym skórzu. Pamiętajcie, że używając tych pędzli trzeba manewrować, żeby nie powtarzać zbyt wiele razy tego samego kształtu, plus zwiększać pędzel i zmniejszać, bo inaczej wychodzi to nienaturalnie. A tego byśmy nie chcieli. Bardzo lubię taką zabawę pędzlami. Przyjemna sprawa. I jak już mamy nasz pagórek z drzewami, dodamy może jeszcze księżyc. Pamiętacie pędzel Monoline ze zbioru kaligraficznych? Teraz go wybierzemy. O. Do księżyca możemy dodać też chmury, które są w grupie pędzlów organicznych, pędzli organicznych. Tak, to naprawdę jest takie banalne, jak widać. No i jeszcze może na zwieńczenie dwie sylwetki ptaszysk. Tak, to jest z tyłu za mną. Ostatni krok to tło. Zrobimy ciemne tło, żeby pejzaż nam się wybił. I oto i on.
nie wygląda, jakbym zrobiła go w 5 minut, prawda? A jednak mam nadzieję, że też spróbujecie. Oczywiście można tu żonglować tymi pędzlami, to nie muszą być takie iglaki. Zobaczycie w internecie, jest bardzo dużo właśnie stron z pędzlami dla Procreate'a, które w połączeniu z tym sprzętem działają niezawodnie. No więc próbujcie. A ja tymczasem żegnam się, wyloguję się na słońcu, rysuję dalej i widzimy się w trzecim odcinku. Cześć!